Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny ciekawy, mam nadzieję, dla was temat, ale zanim jeszcze do niego przejdę, to oczywiście ogromna prośba do was, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję. Napisali koniecznie na maila w sprawie produktu, który pojawi się, mam nadzieję, niebawem, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób. Czekamy, słuchajcie, mniej więcej do połowy października, listopada, może trochę dłużej. I zamykamy promocję, to będzie lekochronny dla drobiu. Jak chcecie cokolwiek więcej wiedzieć i tak dalej, to piszcie na maila, który udostępnię w komentarzu. I nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dzisiaj, moi drodzy, skupimy się na ochronie drobiu. Powiem wam, co zrobić, jeszcze pewnie nie jeden taki odcinek będzie, ale jak chronić kury przed zimą, co zrobić, żeby te kury nam jak najmniej chorowały, no i przede wszystkim, żeby były zdrowe i żeby nam się dobrze niosły. Także zapraszam. No i pierwszy taki punkt, już nie przedłużając, słuchajcie, skupmy się najpierw na kurniku. Co jest istotne? Po pierwsze, słuchajcie, kurnik powinien być odpowiednio zaizolowany. To znaczy drzwi, okna, dach, wszystko dosłownie powinniście sprawdzić, czy jest szczelne. Czy to ciepło nie ucieka, czy zimno nie przedostaje się właśnie do kurnika. To jest punkt numer jeden. Bez względu na to, czy macie kurnik murowany, kurnik drewniany, czy z jakiegokolwiek innego tworzywa, sprawdźcie to jako punkt pierwszy. Po drugie, pamiętajcie, żeby ściółkę wymieniać co 2-3 tygodnie, częściej myć poidła i karmidła, ponieważ kury dużo częściej będą siedziały w kurniku, niż w tym kurniku nie siedziały ze względu na zimno, które panuje. Po trzecie, moi drodzy, jeżeli jeszcze macie jakąkolwiek taką możliwość, to zmniejszcie trochę drzwi, zróbcie jakiś taki mały wlot. Chodzi o to, żeby kurka wychodziła sobie spokojnie, małym lufcikiem, niekoniecznie, żeby drzwi otwierać na rozcież, żeby to zimno po prostu nie wpadało. Kolejny punkt jest taki, żeby dać trochę więcej ściółki do kurnika i tą ściółkę częściej wymieniać. Jak będziecie dawać więcej tej ściółki, chodzi o to, że kurom wtedy będzie, słuchajcie, cieplej. No i przede wszystkim trochę też będzie to chroniło kury przed różnym wiatrem i tak dalej, jak ona będzie sobie w tej ściółce siedziała. Także polecam, najlepsza do tego jest słoma. Kolejny punkt, pamiętajcie, jeżeli będą jakieś przymrozki, żeby nie zostawiać wody na zewnątrz, tylko wszystko wstawiać do kurnika, tak samo jak i pokarm. Codziennie oczywiście pokarm również dla drobiu trzeba wymieniać. Jeżeli chodzi o warzywa, to też pamiętajcie, co bardzo ważne, żeby warzywa były dla kurek podawane częściej niż normalnie, ponieważ kura pewnych rzeczy już niestety na wybiegu nie znajdzie, więc jakieś tam warzywa, witaminy i tak dalej, to wszystko, słuchajcie, musimy podawać głównie w postaci warzyw, czyli naturalnie, można kupić to w większych ilościach, wtedy będzie sporo taniej. Jeżeli chodzi o jedzenie, to w ogóle też skupiłbym się na parowanych ziemniakach, pokarmie takim bardziej energetycznym. Chodzi o to, żeby kurkom było cieplej. Nie kupujcie teraz kur, jeżeli nie musicie, ponieważ to może spowodować, że wasze kurki, no niestety, ale mogą paść ze względu na zimno, które jest, mogą sobie nie poradzić. Także polecam, jeżeli macie taką możliwość, żeby kurek na razie nie kupować, żeby kurki, jeżeli macie oczywiście możliwość, kupić sobie dopiero na wiosnę. Żeby nam się kury niosły, to kolejnym punktem będzie utrzymanie odpowiednich warunków. No i tutaj po pierwsze ten pokarm, czyli zapewnienie więcej tych warzyw, zbóż i tak dalej dla kur. Po drugie, moi drodzy, jeżeli chodzi o podanie kurom tego pokarmu, to też starajcie się to robić 2 razy dziennie, jeżeli się nie uda, to chociaż rano. Wodę wymieniamy też codziennie. Ta woda nie musi być jakaś zimna, bo wiadomo, że przez temperaturę ona i tak zaraz będzie. Natomiast staramy się w miarę możliwości tutaj zapewnić ten odpowiedni komfort dla drobiu. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to co najmniej te 14 godzin już trzeba doświetlać. Są automatyczne włączniki, wyłączniki, także nie musicie latać gdzieś tam biegać, słuchajcie, żeby w tym kurniku to wyłączyć. Pamiętajcie też o tej temperaturze, którą możemy utrzymywać w sposób, jaki powiedziałem wcześniej. Natomiast też pamiętajcie, żeby drzwi zamykać, nic się kurom nie stanie, jak będzie zimno i kurki nam z tego kurnika, słuchajcie, nie wyjdą, posiedzą w tym kurniku, dlatego też ważne, żeby ten kurnik był na tyle duży, żeby one mogły w tym kurniku tam trochę przetrzymać. Co istotne, jeżeli chodzi o wilgotność, to nad nią za bardzo nie zapanujemy, ale fajnie, gdyby był delikatny przewiew, ale nie przeciąg. Także okien żadnych, słuchajcie, nie otwieramy, podchodzimy do tematu z głową, jak jest bardzo zimno, kur nie wypuszczamy. Jak pada śnieg, śnieg leży na wybiegu, też kur jakoś, no nie polecam, żeby wypuszczać, lepiej tego nie robić. No i oczywiście kurki trzymamy wtedy w kurniku.
Co jest jeszcze bardzo istotne? Jeżeli chcecie się wspomagać jakimiś sztucznymi witaminami, można, ja polecam od siebie, żeby dawać trochę w małych ilościach, nawet słuchajcie, na łyżeczce, ale paszę pełnoporcjową. Chodzi o to, że wtedy wszystkie wartości odżywcze, składniki, minerały i tak dalej, to wszystko jest zaspokojone, kury to mają, więc jest taki plus. To, co jeszcze, słuchajcie, polecam, żebyście zrobili, no to przede wszystkim skupili się na odpowiednim dobraniu drobiu. Jeżeli kupujecie kury i chcecie jeszcze faktycznie teraz kupować kury, to sprawdźcie koniecznie te warunki, czy macie odpowiednie warunki, żeby kurki mogły sobie żyć i w tym kurniku razem siedzieć i żeby wytrwać, no bo może się okazać, że one sobie nie poradzą. Dlatego zwracamy uwagę, słuchajcie, na warunki, które mamy. No i jeszcze to, co istotne. Jeżeli macie możliwość, to warto jest, słuchajcie, zrobić jakiś delikatny daszek na zewnątrz, kiedy nie będzie jakoś bardzo zimno, ale nawet gdzieś tam dalej śnieg na wybiegu będzie leżał, żeby te kurki mogły sobie swobodnie wychodzić. To, co jeszcze istotne, oprócz oświetlenia, pamiętajcie o odpowiedniej regeneracji. Kury potrzebują spokoju, więc jeżeli macie jakiekolwiek inne zwierzęta z kurami, to jest ten moment, żeby je przesadzać. To jest ten moment, słuchajcie, jeżeli oczywiście macie możliwość, żeby gdzieś tam je odsunąć dalej. To, co ja polecam zrobić, no to zastanowić się na tym, gdzie i w jakim miejscu można by było te kury przesunąć. No i oczywiście w miarę możliwości każdy z nas już decyzję sobie podejmie. Ja mogę wam powiedzieć od siebie, że jeżeli planujecie hodowlę na jakąś większą skalę, to też bym się wstrzymał, ponieważ teraz, słuchajcie, niby będą obniżki, ale też będzie wyprzedawanych dużo kur chorych i po prostu można się na pewne rzeczy naciąć, także ostrzegam przed tym, zwracajcie uwagę, żeby po prostu jakichś tam błędów nie popełniać. Wiatr dla drobiu jest bardzo szkodliwy, szczególnie jak jest zimno i też tak samo deszcz czy śnieg, także jeżeli będziecie wtedy kury wypuszczać, to trzeba się liczyć z tym, że są ku temu ryzyka, że kury nam zachorują. Pamiętajcie, żeby nie czekać, jeżeli kura choruje, taką kurę należy odseparować. Jeżeli kurom doświetlamy powyżej tych 16 godzin, po prostu one mogą sobie, niestety, ale to może być dla nich już za dużo i potrzebują też tego czasu na odpoczynek, żeby potem mogły normalnie w ciągu dnia funkcjonować. Okej, chyba to, co najważniejsze wam powiedziałem, naprawdę, słuchajcie, to jest taki miks tego wszystkiego, natomiast jeżeli to będziecie mieli, to ja wam gwarantuję, że raczej powinno być wszystko dobrze i kury będą zdrowe, będą się dobrze niosły, ale mówię, trzeba te warunki spełniać. Nie trzeba ich spełniać w 100%, bo nie da się na przykład utrzymać 18 stopni w kurniku, kiedy na zewnątrz jest temperatura ujemna, bez żadnych podgrzewaczy, ale generalnie, no w miarę możliwości trzeba się starać, żeby chociaż był ten 1-2 stopnie na plusie i już powinno być naprawdę dobrze. Także jakbyście mieli do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się pomóc. Jeżeli ktoś jeszcze kurnika nie wysprzątał przed zimą, takiego generalnego sprzątania nie zrobił, to jest właśnie ten moment, słuchajcie, już dosłownie ostatni, żeby to ogarnąć, ponieważ jak przyjdą nam jakieś przymrozki i tak dalej, no już może być nieciekawie z tym sprzątaniem, więc teraz przypominam, żeby to zrobić. Zapraszam na inne moje filmy, słuchajcie, ponad 1500 filmów, także jest co oglądać, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. No i mam nadzieję, że się zmieściłem w 8 minutach, powiedziałem wam wszystko, dosłownie to, co jest najważniejsze. Na dzisiaj tyle, odwdzięczcie się łapką w górę i subskrypcją i do zobaczenia, cześć!